Katia. Cześć Polska. Rozpoczynam nowy cykl kulinarny. Pierwszy odcinek. O, właśnie mi przyszło mądrego. Teraz jest. Teraz jest. Samą porę. Właśnie mi przyszło mondongo, czyli danie specyficzne dla Medellin. W Kolumbii ogólnie lubią jeść wszystko ze wszystkim i dużo wszystkiego. W Bogocie zupa, jedna z najbardziej popularnych, najbardziej klasycznych zup kolumbijskich, nazywa się ajiaco. W Medellin najbardziej charakterystyczną zupą i potrawą jest mondongo, a mondongo wygląda właśnie tak. Czyli chyba coś jak nasza zupa gulaszowa. I zaraz się przekonamy, jak smakuje. Pachnie całkiem spoko. Jest bardzo spoko. Zawsze w Kolumbii dostaniesz arepę do wszystkiego. A może nie do wszystkiego, ale generalnie arepa jest na topie tutaj i to jest też bardzo kolumbijskie. W innych krajach Ameryki Łacińskiej znajdziesz empanady, ale arepy nie znajdziesz, tak mi się wydaje. I co? Dodatkowo do tego zestawu dnia dostałem jeszcze sok, który jest sokiem z owocu, który się nazywa lulo. I tego owocu też w Europie nie uświadczysz. Na pewno w Polsce go nie znajdziesz. Wydaje mi się, że w innych krajach też słabo, bo w Ameryce Łacińskiej, tutaj, szczególnie w Kolumbii, jest masa owoców, których nigdy w życiu na oczy nie widziałem. Lulo jest niesamowite. Lulo jest naprawdę czymś, co warto by było u nas w Polsce mieć. Bo jest bardzo orzeźwiające. Taka lemoniada. Dobra lemoniada. A w mondongo znajdziecie zawsze ziemniaki, kilka różnych rodzajów mięsa, najczęściej wydaje mi się, że to jest wołowina i kurczak, marchewka, chyba platano, czyli ten taki twardy banan i dużo, dużo, dużo wszystkiego innego, ale jest bomba, jest bardzo dobre. A za mną, jak okazuje się, trafiłem do tej samej restauracji, w której jedzą moi przyjaciele, którzy pomagali mi w moim pierwszym nagraniu tutaj w Caldas. Bracia. Ok, jeszcze raz na szybko, może uda się coś nagrać. Jedna bardzo charakterystyczna przyprawa, która tutaj jest w Ameryce Łacińskiej, nazywa się cilantro. Okazuje się, że można ją w Europie bez problemu dostać, bo to jest po prostu kolendra, ale ja jej osobiście nie znałem, bo nie gotuję, więc nie mam pojęcia, co to jest kolendra, ale bardzo fajnie podkręca smak i jest bardzo charakterystyczna tutaj dla Kolumbii. A samo mondongo, które przed chwilą jadłem, ma w sobie flaki wołowe drobno posiekane, mięso wieprzowe, kiełbasa, szafran, cebula, kolendra, groch, pomidor, białe ziemniaki, żółte ziemniaki, maniok i cilantro, czyli kolendra. Jest bombowe, jest wyśmienite. I udało mi się to nagrać na GoPro, więc po prostu cud miód i jestem przeszczęśliwy, bo tak. Pozdro Polska.